Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj zaczynamy naszą ulubioną serię. Może niektórzy z was się już domyślają, w drogeriach zagranicznych pojawiły się kalendarze adwentowe. Jeee! Nasza ulubiona seria, moja ulubiona seria, wasza ulubiona seria, więc zaczynamy serię z kalendarzami adwentowymi. Do mnie zaczynają spływać te kalendarze, więc będzie ich coraz więcej. Na razie zamówiłam, no i troszeczkę już, więc zaczną się one pojawiać i dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek w tym sezonie z kalendarzy adwentowych. I będzie to kalendarz Trend It Up. Jest to kalendarz tegoroczny, w zeszłym roku też mieliśmy kalendarz Trend It Up. Co mogę o tym kalendarzu powiedzieć? Kosztował on niecałe 26 euro, czyli około 116 zł, więc myślę, że to nie jest drogi kalendarz. Widziałam o dużo droższe, więc myślę, że spoko cena. Jak na razie mogę ocenić tutaj wygląd zewnętrzny. No, jest mało świąteczny z zewnątrz, wydaje mi się. Ta pani tutaj jest szczęśliwa, tylko takie płatki śniegu, no troszkę tak mało świąteczny, więc opakowanie zewnętrzne mogłoby wyglądać bardziej świątecznie, jak dla mnie, ale już przejdźmy do otwierania. A więc widzieliście już, jak wygląda ten kalendarz z zewnątrz, że jest tak, ta pani jest taka zachwycona tym kalendarzem, mamy napisane, że jest kalendarz na 24 dni, święta, Christmas, 24 dni pięknych świąt, coś takiego, jak tłumaczę w swoim słowniku mózgowym. No nie wygląda on za ładnie z zewnątrz, ale za to w środku już wygląda to lepiej. Wydaje mi się, że w środku jest ładniejszy po prostu. Bardziej taki, jak ja bym to określiła, ja może go trochę odsunę. No tak myślę, że wtedy widać go całego. W środku ładne choineczki, bombeczki, ze szmineczek, tutaj nawet takie zrobione. Całkiem taki fajny, więc może już przejdźmy do samego otwierania, bo ja też nie mogę się doczekać, zarówno jak i wy. Jedynkę już widzę sobie tutaj u góry w rogu, to jest coś małego, okrągłego. Możecie widzieć moje łapsko, bo ponieważ inaczej się nie da. Oho, już coś wypada. Jest to cień do oczu, bardzo ładny. Nie chcę maczać paluchów w nim, bo nie wiem, czy on zostanie ze mną, czy poleci do was, więc mogę wam otworzyć i pokazać, ale nie będę maczać paluchów. Bardzo mi się podoba, bardzo się błyszczy, może tak nie widać w tym świetle u was w kamerze. I tutaj ma jakby taki zoom, nie wiem jak to nazwać, takie szkło powiększające. A i jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że specjalnie kupiłam sobie pudełeczko na rzeczy, żeby mogła sobie przechowywać fajnie. I czy on ma jakąś nazwę? Nazwy nie ma, ma 010, to jakiś tam po niemiecku, nie będę nawet sobie łamać języka, więc jak na jedynkę, bardzo fajny produkt moim zdaniem. Więc jedziemy dalej. Odkładam do pudełeczka, na koniec wam pokażę wszystko, co mieliśmy. Dwójkę widzę ją tutaj. I jest coś, czego ja nie używam. O matko, przyrząd by się przydał. I w dwójce mamy lakier do paznokci. Jest to no taki dosyć świąteczny kolor, ładny brązowy. W zeszłym roku też były lakiery, bardziej były matowe z tego co pamiętam. Tutaj też mamy numer tego lakieru, jeśli ktoś jest zainteresowany. Jest to 196 numer. No takie może być na dwójkę. Dobra. Jedziemy dalej, szukamy trójeczki, szukamy, widzę ją, ale nie widzę, gdzie się zaczyna otwarcie. Wziąłem sobie pilnik do paznokci, myślę, że ta trójka gdzieś tu się zaczyna. Jest to coś dłuższego. Nie chcę też tego porysować za bardzo. Mój przyrząd z zeszłego roku gdzieś, nie wiem, przepadł. I tutaj mamy podobny produkt jak w zeszłym roku. Już wam pokazuję. Bronzik lipstick, czyli coś prawdopodobnie do ust. Albo do oczu, czy do ust w takim perłowym
dość kolorze. Czy ja bym była zadowolona z takiego kosmetyku? Myślę, że nie. I kojarzę, że w zeszłym roku było coś podobnego, więc Trendy Dab, nie stać Was na inne rzeczy. Zobaczmy, co mamy dalej. Oczywiście nie pokazuję Wam koloru, ponieważ prawdopodobnie te rzeczy nie zostaną ze mną, chyba że coś bardziej mi się podoba i przyda przede wszystkim, bo dużo rzeczy z zeszłego roku zostało, więc nie chcę tego macać, tak jak w zeszłym roku, bo dużo rzeczy w zeszłym roku macałam i po prostu nie mogłam ich nikomu oddać, więc w tym roku ich nie macam. To była trójka, szukamy czwóreczki. No oczywiście ja jestem ślepa, więc widzę piątkę. Widzę czwórkę. Jest. Jakaś taka cienka. I jest to liner. Lip liner chyba. Nie, tak, dobrze mówię. Ultra Smoky. Pewnie jest to do tej kredki wcześniejszej. Chociaż troszkę jest tak mocno ciemny. Widzicie, tak pod czerwony mi podchodzi nawet, ale tutaj na skówce jest dosyć taki... No kurczę, no taki kolor na pewno nie mój. Nie jest to mój kolor. Ale okej, jest to pełnowymiarowy produkt, nie będę narzekać. Lecimy do piątki, widziałam ją wcześniej gdzieś tutaj i to było chyba to jedno takie nadotwarte okienko. Czy ja już się przesunęłam z tym kalendarzem gdzieś w kosmos. I tutaj oczywiście jest to problematyczne. Palce se połamie. Już widzę z daleka, że na pewno jest to maskara. Tak, jest to maskara, czarna maskara. Jeszcze się upewnię, czy czarna. Prawdopodobnie tak. Najzwyklejsza w świecie maskara. Nie otwieram, nie chcę, nie będę Wam pokazywać szczoteczki, no nie chcę otwierać, tak jak mówiłam. A jeśli Wy cieszycie się, że już się zaczęły kalendarze adwentowe i lubicie oglądać kalendarze adwentowe, nie zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę i oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, bo dzięki niemu będziecie wiedzieli o kolejnych filmach na moim kanale, a mi będzie bardzo miło, jeśli będzie Was więcej. I to była piąteczka, jedziemy dalej, nie zwlekamy, szóstkę już widzę tutaj, coś mniejszego i kolejny lakier. Boże, żeby nie spadł na ziemię i się nie zbił. O, zyłaś. O ty dziadzie, nie chcę wyjść. I mamy kolejny lakier, tym razem bardzo ładny. Myślę, że gdybym używała lakierów, to byłabym zadowolona. Jest on przezroczysty, z takim brokatem złotym i z takimi... Wydaje mi się, że to są chojneczki małe. Bardzo fajny, naprawdę. Ładny. Lecimy dalej. Co ja otwierałam? Otwierałam szóstkę, chyba. A gdzie jest siódemka? Ósemkę widzę siódemkę. Mamy ją. Mamy ją i to pewnie będzie jakaś szmineczka. Kurczę, takie ciasne te okienka. Boże. Weź to, panie, wyciągnij stąd. I jest to szminka. Tutaj mamy jej nazwę. Matę 482. W zeszłym roku wyglądało opakowania bardzo podobnie. Nie jest jakoś zalakowana. Już Wam pokazuję kolor. Troszkę może kamera przekłamuje kolor, bo jest troszkę jakby jaśniejszy niż jak widzę w kamerze. Ale jest bardzo ładny. Myślę, że wielu osobom mógłby się spodobać. Siódemka. Jedziemy z ósemką. Ósemkę to już widziałam tu u góry. Gdzie jest pilnik? Ojej, w zeszłym roku nie było paletki, a w tym roku mamy paletkę, patrzcie to, i przy ósemce. Włożona odwrotnie, bo widzę napis odwrotnie, ale to nic nie szkodzi. I o dziwo, przyjechała do nas tak daleka i jest cała. Proszę bardzo, moi drodzy, zobaczcie. No, odwołuję to, że się nie postarali z tą szminką. W zeszłym roku nie mieliśmy paletki, mamy tutaj 6 cieni. Już ją otwieram. Uj, uj, zabezpieczenia, wszystko się poprzesuwało, nie, przesunęło mi się, jakby co, to nie używałam nic, kopatyczek mi się przesunął, to było jeszcze zabezpieczonko. I mamy tak, mamy, widzę, że te na pewno są dwa maty, czarny i ciemnobrązowy,
świecący taki brązowy i to też są takie z połyskiem kolorki. Myślę, że do stworzenia takiego smoky eye, no kurczę, fajnie, trended up. Daliście radę jednak w tym roku. Zamykam, żeby nie było. Nic nie wkładałam paluchów do środka. Czy mamy tutaj jakąś nazwę tej paletki? Mamy tylko napis 020, więc. No kurczę, zaskoczyli mnie w tym roku. To była ósemka, szukamy dziewiąteczki. A dziewiątkę mamy tutaj. Znowu coś podłużnego. I znowu nie mogę wyciągnąć. Sapliniczek prędzej wygnę, niż to wyciągnę. Mocno siedzi. Dobra. I mamy tutaj Ultra Well Nude Pen Matte. Więc myślę, że to jest coś do oczu. Chociaż nie chcę Was wprowadzić w błąd, bo może być to też coś do ust. Jest to w bardzo podobnym kolorze do poprzedniego, więc no... Mogłyby być trochę inne te kolory. Kurczę, nie mam tutaj napisane za bardzo, czego to by mogło być. Chyba, że znacie się na niemieckim, to możecie sobie przetłumaczyć. I to była dziewiątka. Lecimy do dziesiątki. Dziesiątkę mamy tutaj. Też duże okienko. Kurczę, druga paletka. No normalnie jestem w szoku. Ona wyjdzie bez problemu. I jestem w szoku. Mamy drugą paletkę. Spójrzcie. Myślę, że te paletki powędrują do Was w jakimś boksie. Jest tutaj paletka, taka bardziej kuleczkowa. Fajnie wygląda. Odcienie brązu, więc też fajnie. Jest to 0,15. Otworzę. Proszę bardzo, takie kuleczki. Wygląda, jakby to było układane ręcznie, bo takie wygląda albo do jakiejś foremki. Ale bardzo ładnie wygląda ta paleta. Co sądzicie? Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie o tych paletach. To był numer 10. Teraz otwieramy numer 11, jak go znajdziemy. Maluśkie. Przypuszczam, że to będzie lakier. A co wy obstawiacie? Tak, jest to lakier. Jest to lakier i jest on w bardzo ładnym kolorze. Jest to taki mocno pastelowy, różowy. Tutaj tak jak kamera przekłamuje trochę, może łososiowy nawet bym powiedziała. Jest to numer 145. Takie w tym roku mini te lakierki. W zeszłym roku były właśnie takie mniejsze i takie większe te lakiery. A w tym są takie mniejsze, ale spoko. Ja się nie czepiam. Mi się to podoba. 11, teraz 12. 12 mamy na dole. O, coś ciekawego. I tutaj mamy jakiś błyszczyk. Care Color Lip Gloss. Argan Oil. Zobaczcie, on ma tutaj taki kształt pipety, ale to nie jest pipeta. Ale fajnie wymyślone. Kurczę, otworzę, zobaczmy kolor. Kolor też ładny. No, ciekawy, powiem Wam, ciekawy. Czy on ma jakiś numer? Ma 020, jeśli bylibyście zainteresowani. Oczywiście ja te kalendarze kupuję wszystkie z własnej kieszeni. To nie jest, są filmy jakieś sponsorowane czy coś takiego. Wydaję swoje pieniążki zarobione na to, więc bardzo mi będzie miło, jak zostawicie jakąś łapkę w górę za moje tutaj starania się. To był numer 12, 13, jak widać jest tutaj cieniutki, więc to pewnie jakaś kredka i pewnie się nie myliłam. Wygląda jak kredka, jest to lipstick. Sheer Shade. Otwórzmy to, sprawdźmy to. Się wyciąga. O, widzicie? Wszystko jest w podobnych kolorach, nie uważacie? Wszystkie te kolory brązu są bardzo do siebie zbliżone. Jest to kolor w numerze 010. No kurczę, co wy myślicie o tej kolorystyce? Dla mnie jest
bardzo zbliżona do siebie. Mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi o kolorystykę, bo produkty są bardzo fajne i są pełnowymiarowe. Teraz numer 14. To nie od tej strony. Widzicie, już bym rozwaliła kalendarz. I mamy kolejny lakier do paznokci. I ten jest większy, ale słuchajcie, jest czadowy. Spójrzcie na te drobiny. Mamy tutaj drobinę czerwoną, złotą i czarną. Większe, mniejsze drobiny. Super wygląda to opakowanie. Dookoła jest matowe, a w środku widać, jak to wygląda. Naprawdę super ten lakier. I jest on zdecydowanie większy od tych. Możecie sobie porównać, jak wygląda to pojemnościowo. Kurczę, super! Lubię te kalendarze, bo są bardzo fajne kosmetyki. Duże, normalne pojemności, nie jakieś maluśkie. Ja jestem trochę zachrypnięta, więc jak coś, to nie zwracajcie uwagi na to. Otwieramy 15. No i musiał się znaleźć bubel, moi drodzy, w 15. Mini pilnik do paznokci. Więc zaczynamy sezon. Sezon zaczynamy z pilnikiem do paznokci. Jeszcze brakuje nam kremu do rąk. Bo przecież to jest najczęściej znajdowane w kalendarzach. No, nie skomentuję tego. O, przejdźmy dalej. Przejdźmy do 16. Dużo nam dali kosmetyków. Stwierdzili, że już za dużo, więc damy pilnik. Jeszcze gumki do włosów brakuje też. O, coś nowego. Coś nowego, moi drodzy. Jest to Base and Coat. Bardzo fajnie, nie mieliśmy tego w zeszłym roku. Fajnie wygląda, tutaj ma ich nadruk. Fajna buteleczka, dosyć spora. Myślałam, że to jest jakaś baza, a to jest... No to jest baza, ale do paznokci. Myślałam bardziej, że do twarzy, że coś takiego, może być taka mała próbka. Pędzelek, fajnie to wygląda, naprawdę. Spoko. Ciekawe jak działa. Może któryś z was się o tym przekona. Niebawem. To była 16, jak się nie mylę, teraz 17. Jacek się ze mnie nabija. Się nie odzywam, bo on wie, że kalendarze to są moje części pracy. I mamy tutaj, słuchajcie, moi drodzy, coś kolejnego nowego. Ślicznie to wygląda. Tak jak myślałam, jest to pigment, czyli jest to, jak wam to opisać? Jest to sypki produkt, który nakładamy sobie na oczy. Tutaj na szczęście jest zaklejone wszystko, zafoliowane. Wygląda to tak. Bardzo pięknie wyglądają te buteleczki. No naprawdę jestem zadowolona z tego kalendarza. Dobrze, że otwieramy go jako pierwszy. I była to 17 chyba, czekajcie. Tak, 17. To teraz 18. No już się coraz robi gorzej z moją widocznością. Jacek miał pilnować kamery i patrzeć w nią, a... Leży i patrzy na kalendarz, jakby oglądał film na YouTube. I mamy tutaj kolejną błyszczyk pomadkę w podobnych kolorach i bardzo w podobnym opakowaniu jak w zeszłym roku, muszę wam powiedzieć, tylko była jaśniejsza. Ultra Matte Lip Cream. No, nie będę nawet otwierać, widzicie jaki to jest kolor. Troszkę wydaje mi się, że kamera przekłamuje, bo tutaj jest w kamerze troszkę ciemniejszy, a na żywo jest delikatnie bardziej różowawy. Ale wszystkie są w podobnych odcieniach. Nie wiem, dlaczego nie dali czerwonego, takiego świątecznego. No dobra, ale może jeszcze się pojawi, nie kraczmy. 19 jest tutaj na samym skraju i coś kolejnego, co jeszcze nie widziałam. I żeby tego nie... Jest to, ojej, ale mam nadzieję, że to będzie widać. Widzicie, jak się świeci w kamerze? Jest tutaj taki, wow, jest to lipstick. Jak się go wyciąga? Na nie odkręcać? Wyciągać? Wyciągać. Kurczę, naprawdę, ładny kolor. Nie wiem, czy to tak widać w kamerze. Jak to się błyszczy. No... Jednak sobie może coś zostawię z tego kalendarza. Fajnie, fajnie wygląda. To mnie zachwyciło.
To była dziewiętnastka, jedziemy do dwudziestki. Dwudziestka jest dosyć spora, moi drodzy. Trochę otwarta. I tutaj mamy kolejną rzecz, która może mi się przydać. Kurczę, jest lepszy niż w zeszłym roku, szczerze wam powiem. Patrzcie. Holo Finish Powder. I patrzcie, opakowanie też się holo błyszczy. Puder wygląda na może trochę mniej holo. Puder wykończeniowy, z tego co ja tutaj rozumiem. 0,10. O matko. O panie, co tu się wydarzyło? Mamy puszek w środku nawet. On jest z takimi drobinkami świecącymi. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale na pewno nie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Mamy taki puszek do tego. Jacek, tu mało nie wyjdzie przez tą kamerę. Już ci daję, Jacek. Możesz sobie oglądać. No, to mnie zachwyciło. Ja bardzo lubię testować nowe pudry, bo nie ma... Słychać, że Jacek otwiera i sprawdza. O Jezus Maria. Dobra, jedziemy. 21. Myślę, że jak za cenę, ile zapłaciliśmy, Jacek? 116 zł. To normalnie mamy tyle kosmetyków, że w życiu byśmy za tyle pieniędzy tyle nie dostali. I mamy tutaj kolejną maskarę, więc myślę, że one będą się różnić szczoteczką. Ja nie będę odkręcać, bo po prostu, jak wiadomo, wszystkie można odkręcone używać przez 6 miesięcy, więc ja nie odkręcam, żeby nie naruszyć tego, bo możliwe, że sobie jakieś zostawię, bo nie będę całe życie rzęs nosić. Tak, puder Made in Italy, tak? O to ci chodzi? Rzeczywiście, na kosmetykach jest napisane, że są one z Italii, z Włoch. I nie tylko. I z Niemiec. Jacek mi tutaj odpowiada. Dobra, co Jacek otwieraliśmy? 21. Zbliżamy się do końca. Nie, nienawidzę tego momentu, jak musimy się zbliżać do końca. Dobrze, że to dopiero początki kalendarzy. Szukamy teraz 22. I mamy... dziwny produkt. O matko, aż go otworzyłam. Mamy eyeshadow w kolorze białym. Kolor biały, tak średnio. Powiem wam, że ja na przykład nie używam białych cieni. No, może ktoś używa, może komuś się by przydało. No ale biały kojarzy się ze śniegiem, może dlatego. Dobra, przedostatnie okienko, moi drodzy, 23. I pewnie będzie tu szminka. Niestety zarysowałam opakowanie. Nawet je wygięłam. I jest to... Two-Tone Lipstick. Troszkę porysowałam opakowanie, no ale no niestety. Z samego wyglądu pomadki nie wiemy, jaki to jest kolor, więc musimy ją otworzyć. I jest ona dwukolorowa. Czyli jakby na zewnątrz buduje taką konturówkę, a w środku wypełnia, chociaż myślę, że te kolory są trochę bardzo oddalone od siebie, więc nie wiem, jak to by miało wyglądać na ustach. Ale spoko, fajnie, coś nowego, coś innego. I zostało nam ostatnie okienko, ja już ten kalendarz tak mam zmolestowany. I w tym roku nie będę wyrzucała kalendarzy, będziemy... Na koniec wszystkich kalendarzy rozwalać je i patrzeć, czy nic nie zostało, więc w tym roku nie wyrzucamy kalendarzy i robimy skupisko śmieci u nas w domu. I ostatnie okienko jest tutaj, jest to okienko 24, bo nie mamy 25 okienek, przynajmniej tak mi się wydaje. Na początku kalendarza też było napisane 24, więc sprawdźmy, co dają nam na święta, na 24 dzień. Czy to będzie jakaś paletka? Nie, nie jest to paletka, jest to highlighter bodajże. Kojarzę z zeszłego roku, był bardzo podobny kolor. W zeszłym roku był właśnie taki brązowawy i taki, były dwa i był jeszcze szary. I jest on z nadrukiem takich gwiazdek, już wam otwieram. Jest w takim kolorze szampańskim, myślę. Myślę, że do większości cer byłby on... fajny. We wish you a beautiful Christmas. Fajnie, fajnie.
Teraz Wam pokażę wszystkie produkty, które znaleźliśmy w kalendarzu na szybkiego. Proszę bardzo, tyle w naszym koszyczku się uzbierało. Moimi ulubionymi produktami jest ta pomadka, szminka, lip gloss. Na pewno sobie ją zostawię i na pewno sobie zostawię puder. A co do reszty jeszcze pomyślimy, więc myślę, że za 116 zł bardzo dużo tego jest. Mamy dwie palety, mamy jeszcze dodatkowy cień, mamy mnóstwo szminek, no jeden pilniczek, no ale badziew musi się zdarzyć w każdym kalendarzu. Więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam Was do subskrypcji, do mojego Instagrama, TikToka i wszystkich moich mediów społecznościowych, które macie podane, do zostawienia łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!